Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Czarnej Kompanii. No dobrze, tak jak obiecałem, ponieważ w poprzednim odcinku nie było żadnej bitwy, w tym zmierzymy się z pajęczakami. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze wyposażeni, aczkolwiek to jest trudny przeciwnik, bo nie mamy żadnych możliwości teraz leczenia się przed trucizną, więc szczerze mówiąc może być różnie. No dobra, kokony różne, do ataku. Do ataku, do ataku, do ataku. Podeszli już od razu ze wszystkich stron na nas. Tego nie przewidziałem. Ulala. Jesteśmy kiepsko położeni w tym momencie. Nie zdążyliśmy w ogóle włóczni wystawić. Nie wiedziałem, że oni nas tak opadną ze wszystkich stron. Tu nie można przejść, dobra. Tą flankę przed tymi mamy ok, mniej więcej, ale tylko jedna osoba będzie w stanie się bronić. Ojej. Kurczę, ty w ogóle nie możesz przejść tutaj. O rany. Ty zastawiasz drogę i ty też... Ty w sumie możesz przejść. Ale szczerze mówiąc... No tutaj byłoby najlepiej. Tylko nie będziesz mógł strzelać w tej turze. Okej, okay, ty masz na widelcu tego? W sumie masz. Zrób coś takiego. Ty możesz za to wystawić włócznie. No, w tą stronę. Ale dobra. Tarcza. Tarcza na razie ci nie jest potrzebna. Ty masz pewien problem, kolego. I to bardzo duży. Kale. Masz dwa pajęczaki, kurde, na głowie. Ja bym jednak zaryzykował, kurde, ale nie wiem, czy uda się odejść. Będą miały po dwa ataki, kurde. No dobra, trudno, Kale najwyżej padnie. Zaskoczyli go. Ty w sumie, bo tu jeszcze jakiś podchodzi. Kto ma jeszcze widły jakieś? Ty masz, ale ty jesteś daleko. Ty wystawiaj tam włócznie, Charlie. Ty w sumie... Możesz tu zostać, gdzie jesteś. No tu by była szkoda, że nie mamy rotacji w tym momencie. Nic nie zrobisz w tym momencie. Ty możesz co najwyżej kłuć tego. Może jesteś w stanie go załatwić, ale nie wiem, czy to tak się uda. A nie, ty masz... No właśnie, nie udało się. Masz knockback. Ty musisz szybko tu lecieć. No ty nic nie zrobisz. Ach, przedarł się. Przedarł się. Tamten poszedł tam. No właśnie, one teraz tak rzucają. Ha, dobra, ty walczysz w takim wypadku z tymi. No za dobrze ci to nie idzie. Co tu masz? Możesz uwolnić tego. I chyba to jest w sumie najlepsze, co możesz zrobić. A hook to akurat jest nie w tą stronę. No nie. Dobra. Ty możesz w sumie zrobić ripple. Ach, też się nie udało. Ty wystawiaj włócznie. Ty nie wiem co, no nie możesz przejść tutaj nic, więc ty nic nie zrobisz póki co.
Rotacji nie mamy. Lawior. No kurde. Dobra. O. Okej, teraz twoja kolej, Aksonosus. Przynajmniej jesteś... Dobra. O. Kale chyba padnie. Niestety. Dobra, udało się. Unharmed. Bruised. Może tego się uda załatwić. Kurczę, no, Judasz. Kurczę, ty musisz, dobra, Free Ally. A, tu jest jeszcze gość. Musisz przetrwać to. Dobra, Vernon. Ty co możesz zrobić? Uwolnij tego. Ty co możesz zrobić, Kale? No nic nie możesz zrobić. Widłami możesz się posługiwać co najwyżej. Ale widły też nie za rewelacyjne są na bliską odległość. O, jesteś niestety zatruty. No dobra, to ty chyba nie przetrwasz tego. Czy ty jesteś w stanie gdzieś tu podejść? Jesteś w stanie, dobra. Załatwiony. Wystawiasz włócznie. Teraz tak. Roger. Dobrze jest. Roger. O, Kale niestety zginął. Ach, Roger też jest, że tak powiem, zatruty. Judasz, to nie wychodzi w machanie z tym czymś. Musisz się uwolnić. Bardzo dobrze. Wybij go stąd. Ty możesz podejść w sumie. No tu jest niebezpiecznie, żebyś podchodził. Tam nie jesteś w stanie go trafić. Vernon, nie za dobrze ci poszło. Tu jest jakiś... Aha, bo tu jest jeszcze gość, kurczę. Elmo, idź tam. Lawior. Załatw gościa. Pająka głupiego. A, tu jest. Webnecht. Unharmed. No nie wygląda to dobrze. Tu jest lepiej, ale ty jesteś troszkę... No, nie mamy cię jak podleczyć, szczerze mówiąc. Charlie walczy samotnie tutaj u góry. Aksonosus pewnie domu dostanie w ciry. Dobra. Jak tu robimy? Kto działa w kolejności? Kto teraz będzie? Ty jesteś który? Tamten. No dobra. ...39. Tu masz większe szanse trafienia, ale wiesz co? Zrób tak. Nie udało cię uwolnić.
Uwolnij. Bardzo dobrze. Teraz jest duża szansa, że Bjorn go załatwi. Lawior, co ty możesz zrobić? Od tyłu zajść tam. W sumie nie wiem, co możesz zrobić. Możesz tam iść. Roger jest ranny, więc ty zostań lepiej. Mam nadzieję, że przetrwasz. Musimy szybko ich załatwić. Albo knockback, albo po prostu spróbować załatwić. Wow, dobrze, udało się. Ty musisz się uwolnić. Dobra, Axonosus. Jeszcze ich trochę jest. Ach, ci tutaj nas atakują. Dobra, na razie nie jesteśmy ranni za bardzo. Załatw, dziabnij tego. Ty w sumie, Lemo, możesz tego. Dobra. Ty, Roger, trwaj. Dobra, Bjorn. Ty w ogóle nie wiem, gdzie możesz podejść. Dobra, załatwiony. No w tego to nie, bo możesz ewentualnie trafić tam kolegę. Ty w sumie też nie masz co tu robić. Charlie. No wiesz co? Tu najlepiej by ci było wystawić tą, ale nie masz pary w opiołuchach. Tamten gdzieś uciekł. Charlie się trzyma. Dobra, jak się pospieszymy... Jak się pospieszymy, to... Ale ty już nie jesteś zatruty. Dobra, udało się przetrwać to. Lećcie, gońcie tam tego pająka. Charlie, ty masz troszkę niefajnie, ale dobra, możemy ci, może Judasz ci pomoże. O, odrąbał mu głowę. Super. Chyba dwa pająki jeszcze zostały. Nie, jeden pająk został. Ty jesteś trochę poturbowany, więc wiesz co? Zostań tutaj, Roger. Elmo może ścigać pająka. Ty w sumie zostań lepiej tutaj. Lawior, ty zawsze jesteś pierwszy. Vernon może tu na górce siedzieć. Zabójca za Lawiorem. Axonosus. Ty w sumie, Charlie, zostań tu na wszelki wypadek. Ścigamy. Randendał, a uciekł. Kale zginął niestety tylko. No ale na szczęście, żeśmy jeszcze nie przydzielili nikomu. Mamy, co mamy? Mamy pajęczynę, mamy ten worek jadowy, no i pozostałości po Kale'u. No dobrze, myślę, że mogę to uznać za pewien sukces. To, że zginął Kale, to nie jest dobrze, aczkolwiek Kale nie był za dobrą postacią. Znaczy te cechy miał, powiedzmy, nie najlepsze, o, tak się wyrażę. ...370 koron. Tu żeśmy coś jeszcze otrzymali. Cured coś tam.
Okej. Czyli oni teraz powinni być w dobrych nastrojach. Co możemy tutaj robić? A nie, w ogóle przerobili automatycznie nam to. Czyli nie mamy większej... Myślałem, że tu będziemy mieć dodatkowe jakieś możliwości, ale nie mamy. Co to jest? Provisions. Mamy provisions. Pajęczyny widzę, że jeszcze nie możemy przerobić tutaj. Tego tutaj też nie mogę. Myślałem, że w tym taksidermiście jesteśmy w stanie to robić, ale może są różne rodzaje tego. No bo to one się tu powinny pojawiać teoretycznie, możliwości craftingu. No dobra, będziemy jeszcze to rozkwiniać. Narzędzi nie mamy prawie w ogóle. Czy tu są w ogóle jakieś narzędzia? 295, no ale tam były jeszcze droższe te narzędzia, bo były po 300. Myślę, że musimy... Kurczę, ale 200... Strasznie dużo to kosztuje. Kale zginął, więc trudno. Ty z tym łukiem dostajesz z powrotem swoją kuszę. Gdzie jest? Nie mamy tych? Kołczana? O rany, to musimy jeszcze kupić te. Kołczan bełtów, bo one zostały, że tak powiem, zbyły się, albo ja niedowidzę. No 57 to nie jest tak bardzo źle. Tu i tak nie kupimy żadnych tych bełtów. Więc musisz zostać przy niestety łuku póki co. Musisz zostać przy łuku. Tu mamy 10, 20, 30. 30. No dobrze. Mamy promocję Judasz i Elmo. O, zerknijmy na te moje rozpiski. Elmo. Możemy jeszcze to zdążyć zrobić. Elmo jako sierżant. Przynajmniej po nazwie jest, można to zapamiętać. Gdzie ja mam Elmo? Resolve na pewno, melee skill by się też przydało. No dobra, to Resolve, gdzie masz Resolve? Resolve. Melee skill też ci się przyda. I co? Fatigue masz dość dobre, inicjatywę. Range defense też było, warto by ci troszkę podinwestować, bo nie masz gwiazdki tam. Tak, range defense. Bo ty jak będziesz standard nosił, to nie będziesz miał tarczy. Elmo. A jeżeli chodzi o perki. Student masz. Colossus, gifted. Colossus, nie wiem. Colossus, gifted to tak. Na drugą linię może się jeszcze przydać backstabber ewentualnie, tylko nie wiem, czy już tutaj mamy backstabbera. Quick hands, gifted. Nie, backstabber jest dopiero tutaj. Dodge to nie bardzo. Fortified man, resolve. O, może to dać. No bo to wzrasta... Resolve increased by 25%, a dla ciebie resolve jest bardzo ważne w tym momencie. Tylko nie wiem, czy mu przy sierżancie nie było napisane, żeby inwestować w te, w tego perka. Jeszcze sobie sprawdzę na spokojnie. Nie, jest Fortified Mind. No to dobrze, to najbardziej pasuje tobie chyba Fortified Mind w tym momencie. Resolve, bardzo dobrze. Natomiast nasz przyjaciel Judasz w tym momencie masz do... Ty idziesz w kierunku... Kurczę, muszę sobie to pozapisywać, bo już nie pamiętam, w jakim kierunku ty idziesz. Piechur, raczej piechur. Chociaż może docelowo duelist, ale zobaczymy. Masz melee skill słabe, melee defense.
to są bezgwiazdkowe i to by trzeba było ci tutaj podciągać. Melee skill, melee defense. I udasz. Melee skill nie opłaca się w ogóle. Melee defense już bardziej. Resolve. Resolve, fatigue. Resolve można ci zawsze się przyda. Fatigue w sumie też by ci się przydało. Bo nie widzę nic innego, co by tutaj było. Hit points na razie jest w miarę ok. Range defense. Jeżeli będziesz piechurem, to nie wiem, czy jest to bardzo ci tak potrzebne. Docelowo pewnie tak. Ty masz range defense plus 4. Nie wiem, czy to melee defense bym zainwestował trochę jednak. Mimo, że jest troszkę słabiej, dużo słabiej niż tutaj. Dobra. No i jeżeli chodzi Colossus, to może nie gifted. Może dać ci gifted w tym momencie. I teraz będzie można zainwestować w melee skill. Gdzież ty jesteś? Elmo, Judasz. W melee skill i melee defense. No właśnie. Melee skill, melee defense. W sumie w resolve albo w fatigue. A resolve też się przyda. Dobra, tak ci zainwestujemy w tym momencie. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o promocję w sumie. I chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Troszkę żeśmy się wybłowili, więc to będzie można na pewno gdzieś przerobić. Dziwne, że w tym nie można taksedermiście tutaj, ale może są różne te chatki, więc będziemy patrzeć. To, co jeszcze tu musimy zrobić, to zakupić oczywiście drewno, bo jest bardzo tanie, i spróbować sprzedać tam, gdzie będzie drogie. No i musimy zakupić narzędzi, bo mamy zero prawie narzędzi. To jest fajne, tylko że kurczę, to by nam wszystkie środki w tym momencie pożarło. Mamy jednego gościa dodatkowego, królika Rogera, jak ja go nazywam. Natomiast zginął za to Kale, który był tak w sumie, no nie do końca jeszcze jakby, wydaje mi się, przeanalizowałem go pod kątem tego, kim mógłby być. Więc jeszcze też nie został przydzielony jako postać do widza, więc w sumie na razie się nic nie stało. Może się trafi ktoś lepszy. Dobra, to dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Nie wiem, czy ten odcinek będzie jeszcze na starym roku, czy na nowym roku. Jak będzie na starym roku, no to szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, cześć.